Jak pokonać blokadę w mówieniu podczas nauki języka obcego? To jest jedno z najczęściej zadawanych mi przez Was pytań, więc zapraszam. Witajcie, ja jestem Sandra, a Wy jesteście na kanale o wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych i nie tylko. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tej nieszczęsnej blokadzie w mówieniu. Dlaczego to się w ogóle dzieje i co można z tym zrobić? Blokada w mówieniu pojawia się oczywiście przede wszystkim dlatego, że ktoś nie mówi od samego początku. Od samego początku należy mówić, bo później będziemy mieć tyle różnych informacji w głowie, że będziemy je bardzo długo przetwarzać, żeby coś powiedzieć. Dlatego musimy od samego początku przyzwyczajać się do tego mówienia i stosować te najprostsze wiadomości, najprostsze zasady, które już znamy, żeby sobie to wyćwiczyć, żeby się do tego przyzwyczaić. I drugim takim problemem tutaj jest właśnie to, że uczymy się za dużo gramatyki. Czyli wiecie, tak jak jest na kursach, idziemy przez różne działy i uczymy się tego, czyli mamy taką zasadę, taką, robimy ćwiczenia, idziemy do następnego rozdziału. Nieważne, że jeszcze tego nie umiemy, nieważne, że jeszcze nie umiemy tego zastosować, nie umiemy tego zastosować w mowie, bo to jest najważniejsze, bo to jest właśnie umiejętność posługiwania się językiem przecież, to idziemy od razu do następnego zagadnienia i później do następnego. No i w taki sposób idziemy sobie dalej przez te zagadnienia, a mówić nie umiemy jeszcze w ogóle. I mamy tyle różnych już zasad gramatycznych w głowie, albo je pozapominaliśmy jeszcze na dodatek, że kiedy chcemy mówić, to za dużo tego jest, albo i tak wszystko pozapominaliśmy, więc nic tak naprawdę nie ma, no i też nie potrafimy mówić. Kolejny problem to brak naturalnych materiałów, autentycznych materiałów z naturalnym językiem, gdzie pojawia się normalny język, którym posługują się ludzie na co dzień, a nie taki książkowy, przygotowany, wymuszony i tak dalej. Takie materiały są bardzo ważne, bo one uczą nas właśnie tego, jak ludzie mówią, różnych ciekawych zwrotów, wyrażeń, mimiki, tego jak ludzie się zachowują podczas mówienia i to jest wszystko oczywiście związane z mówieniem. Mówienie to jest nie tylko wypowiadanie wyrazów, ale też cały język ciała i również całe zachowanie podczas mówienia. Różne kultury różnie się zachowują podczas mówienia. Włosi się zachowują inaczej, Skandynawowie się zachowują inaczej, Polacy też się zachowują inaczej, Amerykanie jeszcze inaczej, na pewno inaczej niż Brytyjczycy. Więc jeśli mówimy w jakimś języku obcym, to również przejmujemy ich mowę ciała. A jeśli tego nie robimy, to wtedy to wygląda źle. Przejmujemy również zwyczaje. Na przykład są takie kultury, które bardzo lubią różne takie small talki i Niemcy są na przykład taką kulturą, Amerykanie też są taką kulturą i jeśli my jesteśmy w tym kraju i mówimy w tym języku i ktoś coś mówi, zagaduje nas w jakiś przyjazny sposób i my nie podtrzymujemy tej rozmowy w żaden sposób, bo na przykład się stresujemy albo też nie potrafimy, albo po prostu nie wiemy, co powiedzieć, to już tutaj od razu dajemy znak, że no, my jednak nie jesteśmy stąd, my jesteśmy obcy. Więc to wtedy bardzo widać i to wszystko należy do tego. A jeśli korzystamy z takich materiałów naturalnych, chociażby na przykład seriali, gdzie widzimy, jak ludzie się ruszają, jeśli to jest serial, który jest oryginalnie nagrany w tym języku, którego się uczymy, no to automatycznie też przejmujemy mowę ciała, mimikę twarzy i tak dalej. I to jest tutaj też bardzo ważne. Natomiast jeśli tego też nie mamy, to czujemy się bardzo sztucznie mówiąc w tym języku. I również, kiedy jesteśmy nieosłuchani z tym językiem, to w ogóle trudno nam jest mówić, bo trudno nam jest zastosować prawidłową wymowę i bardzo często ludzie uczący się języków mówią coś, powiedzmy, jakby to powiedzieć, że czytają coś tak, jak jest napisane, mimo że zasady czytania są inne. Na przykład o to chodzi. I nie potrafią tego wypowiedzieć, ponieważ widzą to tylko jako wyraz napisany. I to oczywiście może się zdarzyć. Mnie to się nawet ostatnio zdarzyło w jednym z poprzednich wideo tutaj na kanale, gdzie wypowiedziałam coś po prostu źle, dlatego, że nigdy wcześniej tego nie słyszałam, bo to był przykład z pociągu, gdzie widziałam to tylko napisane i później głupia sobie nie sprawdziłam wymowy, bo myślałam, że przecież jest to takie oczywiste, a nigdy tego wcześniej nie słyszałam, także wpadka. Ale właśnie to jest przykład tego, tak? I kiedy mamy do czynienia z takimi naturalnymi materiałami, to również widzimy, jak ci ludzie się zachowują i kiedy już jesteśmy w danym kraju, w którym ludzie posługują się tym językiem jako językiem ojczystym, to nie jest ta kultura dla nas taka obca i czujemy się tam trochę jak w domu, można powiedzieć. Ja na przykład czułam się absolutnie swobodnie, będąc w Ameryce, gdzie absolutnie rozumiałam język i nie miałam żadnych problemów oczywiście z komunikowaniem się i też nie miałam żadnego problemu z tymi ludźmi, jakby
ja czułam, że ja ich znałam, bo ja się wychowałam przecież na amerykańskich filmach i serialach. Natomiast kiedy byłam w Irlandii, to była już zupełnie inna bajka. Nie dość, że nie rozumiałam bardzo często, co do mnie mówili, mimo że to też jest angielski, to jeszcze na dodatek cały czas się czułam tam obco. I również oni też na mnie dziwnie spoglądali. No i teraz co zrobić, żeby się tej blokady pozbyć? Przede wszystkim odwrócić to, o czym teraz mówiłam, czyli zastosować naturalne materiały, seriale, różne nagrania na YouTube, na przykład różne nagrania z wywiadów, albo takie różne monologi ludzi, którzy mówią na jakiś temat, tak jak ja teraz mówię. W moim wideokursie Jak uczyć się języków sprytnie i efektywnie znajdziecie też listy do różnych języków z różnymi kanałami na YouTube, które Was mogą zainspirować, na których znajdziecie właśnie różne takie materiały. Tam są listy z języka niemieckiego, angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego. No i oczywiście musicie mówić od samego początku. Kiedy zaczynacie poznawać ten język, zaczynacie poznawać pierwsze zasady, od razu je stosujcie w praktyce, czyli mówcie, nawet jeśli nie macie do kogo, mówcie do samego siebie i po prostu mówcie sobie cały czas, mówcie. I nie ma się tutaj czego bać. Ja już o tym kiedyś mówiłam, że gestapo nie ma, tak? Mówienie w języku obcym to zdecydowanie nie jest to, czego powinniśmy się obawiać w dzisiejszych czasach, bo mamy naprawdę większe problemy niż takie rzeczy. Jeśli uczycie się tej gramatyki, to uczcie się jednej rzeczy i później stosujcie to od razu. Mówcie, twórzcie sobie różne teksty i mówcie to również na głos. Ja w moim wideokursie Jak uczyć się języków sprytnie i efektywnie mówię dokładnie o tym, jak to robić, co robić. Także zapraszam w ogóle do linku pod tym filmem. Kurs jest w tej chwili ponownie dostępny w sprzedaży. Nie wiem, kiedy będzie znowu dostępny w tym roku. Najprawdopodobniej za pół roku, mniej więcej. Oczywiście, żeby mówić, możecie sobie od czasu do czasu albo nawet regularnie wykupywać konwersacje z native speakerami czy z nie native speakerami, to jest obojętne. Zależy też od Waszego poziomu zaawansowania i od tego, jak Wy się czujecie psychicznie, czy się na przykład boicie z native speakerem, czy nie. Oczywiście tutaj nie ma się czego bać, ale na przykład jeśli ja bym jakiegoś języka zaczynała się uczyć od zera, to wolałabym mieć zdecydowanie konwersację z osobą, która zna jakiś inny język, który ja też znam, żebyśmy się mogli jednak jakoś komunikować. I tutaj też zapomniałam powiedzieć o jeszcze jednym problemie, który powoduje, że występuje blokada w mówieniu. Problem jest taki, że ktoś zna za mało wyrazów i za mało wyrażeń, a tym bardziej takich potocznych jakiegoś codziennego użytku, bo przeważnie w tych różnych czytankach to są jakieś takie wyrażenia czy wyrazy, które no, gdzie my tam ich użyjemy. To nie są takie teksty, które się wypowiada na co dzień. Teksty, które się wypowiada na co dzień, to są takie, no wiecie sami jakie, tak? Jak rozmawiacie ze współpracownikami, rozmawiacie z waszymi partnerami i te wszystkie rzeczy, które właśnie mówicie, no to są te najbardziej popularne rzeczy, takie, które się najczęściej mówi. Natomiast tego się na lekcjach nigdy nie uczy. I jeśli korzystacie z naturalnych materiałów, to macie źródło właśnie takich rzeczy. Jeśli rozmawiacie z native speakerem, czy nie native speakerem, ale osobą, która też bardzo dobrze zna ten język, to również macie źródło takich rzeczy. I to zawsze powinniście sobie zauważać i notować i starać się również używać wtedy, kiedy już Wy będziecie mówić. I również rozwijajcie Wasze słownictwo. I to też możecie robić za pomocą naturalnych materiałów, seriali, ale również czytania. I to jest bardzo ważne, żeby tego słownictwa mieć sporo, no bo jak mówić, kiedy nie zna się wyrazów? I tutaj też jest problem później z myśleniem w języku obcym. No jak myśleć o czymś, czego nie jest się w stanie nazwać w danym języku? Więc to jest tutaj też kluczowa sprawa. Tak to wygląda. Generalnie, jeśli macie jakąś blokadę, jeśli nie możecie iść dalej albo macie blokadę w mówieniu, to zawsze musicie zrobić coś inaczej, okay, niż do tej pory. I wtedy powinno być dobrze. Mam nadzieję, że to Wam choć troszkę pomoże. Ja oczywiście zapraszam jeszcze raz do linku pod filmem, pod którym możecie się zaopatrzyć w mój wideokurs Jak uczyć się języków sprytnie i efektywnie. Jest to kurs wideo, tak jak się nazywa, gdzie jest 7 ponad godzin nagrań wideo na temat tego, jak uczyć się języków, o każdym z możliwych działów, czyli gramatyka, słownictwo, czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu itd., itd. Są tam również dostępne karty pracy, transkrypcje do każdego modułu. Modułów jest 7. Dodatkowo jest jeszcze dostępny webinar Jak hakować gramatykę, którego nie ma osobno w sprzedaży, jest dostępny tylko w tym kursie. I jest ten kurs również dostępny dodatkowo z notatkami wizualnymi w takim szerszym pakiecie.
i to są notatki z każdego modułu, które można sobie również później wydrukować na takim fajnym, grubym papierze i można je stosować na przykład jako przekładki w segregatorze do nauki języków, bo to jest podzielone też na gramatykę, słownictwo i tak dalej. No i tak jak mówiłam, w kursie są dostępne również listy przykładowych kanałów z takimi inspiracjami, co można oglądać w języku obcym dla języków niemieckiego, angielskiego, włoskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. I to tyle na dzisiaj. Dajcie znać, czy macie problem z blokadą językową, albo czy mieliście i ją pokonaliście, i jeśli tak, to jak. No i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, uczcie się, pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje i pokonać blokadę w mówieniu również. I pa, pa.